Witam Was bardzo serdecznie, przyznam Konradowi, to jest kolejny odcinek symulatora Eastplane 11. Dziś kontynuujemy trasę z Krakowa Belice do Warszawy lotnisko Chopina, czyli Warszawa Okęcie. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dobrze, ciśnienie mamy dzisiaj 1022, czyli dosyć wysokie. Poczekajcie, pociągnijmy sobie tutaj trochę ten drążek. Jezu, przepraszam Was bardzo za te odgłosy. Dobra, już wiem, jak to się zmieniało. O. Dwa mamy, dobrze. Kilo trafić taxi to runway. Nie, może tak inaczej. North and taxi to runway 25 via. Dobra. Czyli co, uruchamiamy te silniki. Robimy, dajemy mieszankę na uruchamianie. Start. Engine 2. I start. I z zewnątrz zobaczmy. Nie rusza się.
Dobrze, prawy silnik działa. Teraz przejdźmy do lewego. Mam nadzieję, że nie jest to za głośno, jeśli o to chodzi. No już teraz chyba nie jest głośno, już ja się uruchomiłem. Zawsze nie wiem, mi na czerwone wchodzi, ale się uruchamiałem, nie wiem czy. Dobra, teraz normalne blidy. APU off. Dobra. Używanie pilotów mi się tam jeszcze wyświetla. Gdzie to się włącza? Używanie pilotów? Nie wiem. No w ogóle da się to jakoś? To ja na auto, to też jest na auto. Tu jest pilot ten. No, już widzicie, znalazłem wszystko. Nic detected, nie ma tu nic. Ogrzewanie szyb musi być na auto. Dobra. A tu się nie testuję, chciałem przetestować. No dobrze. Więc podnosimy mieszankę do minimum. AC generator. Tu są wszystkie generatory, widzę, powłączane. Jakich oni jeszcze generatorów są, to też tutaj samo. Powłączany. Nie ma co im z tym chodzi. Dobra. Tu nadal co miało być. Jeszcze sprawdźmy, ciśnienie się jednak trochę zmieniło. Więc przejdźmy w dół. Luzujemy hamulce. Kamal odruszy już sam z siebie.
I mu jeszcze trochę w tym pomożemy. Tym samolotem się ciężko skręca. Wiecie coś tego ostatnio? To przyuważyłem. Klapy w pozycję 5. Dobrze, zatrzymajmy się na holding pointie do pasa. I landing lights, starcy lightsa. Dobra. Jest, 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 jest. Klapy są. Spoilers armed. Hydraulik, stand by, to nie hydraulik, nie potrzebujemy, ale tam tak. Landing klapsy to dyszysz, klapsy zostawimy. Transporter, no tak. I to, jak to pochodzi, jak ma trafić. Tylko w runway 25. Dobra. Puszczamy hamulca. Trochę mocy dajemy, już widzę, że się silniki rozruszały. Pełna mieszanka. Jeszcze pokażemy z zewnątrz samolot. Sprawdzimy poziomy głośności oczywiście, czy mnie słychać, że pokazuję z zewnątrz. Dobrze, a więc spoilers na flight.
Ciekawe czemu, tak? No dobra, no ale startujemy full mat. Już się schowały, dobra. Ściszę was jeszcze, żebyście nie dostali szoku w uszach. Rotate. Positive climb. Gear up. Up zero. Altitude ma być 160. FMC. Autopilot on. Zostań nav. I wznoszenie. I lecimy praktycznie już nad chmurami odrobinę. Jeszcze nad nami są jeszcze jedna jest warstwa chmur. Czyli widzę, bardzo dobrze nam poszło, jeśli chodzi o wystartowanie. Paliwo widzę, jest, jest. Gdzieś tam pomału go ubywa. Dobrze, schowajmy sobie te. Jest pełna moc. Barometr na standby.
Lecimy już na czacza 611. Landing lights off. Seatbelt sign off. To ja teraz blizy wyłączyłem. Wiem. Dobra, tu widzę wszystko, jest okej, okej. Samolot się wznosi, wszystko pięknie, ładnie. Osiągniemy wysokość, będziemy osiągać też i prędkość za chwilę. Dobrze, zrobimy trochę głośniej i wyjdziemy z samolotu, żeby wam pokazać, jak to ładnie wygląda. Jednak można mówić, no ale X-Plane też jest ładny. Mi się X-Plane bardzo podoba, jeśli chodzi o widok. Może i mam te, nie wiem, 15 FPS-ów, jak nie nagrywam, mam 20. Nie mam przegląd na komputerze, no jak nie mam nie wiadomo jakiego zużycia, jeśli o to chodzi. Mam wszystkiego po 70. No i tak. Mam tyle. A nie inaczej, klatek na sekundę. No dobrze, słyszę, że się zbliżamy. Dobrze, altitude. Winaw nie działa, to Winaw zapomniałem, bo tu nie ma przecież tego komputera, to jak ma działać Winaw? Lecimy na czacza 612 teraz, zgadza się, i potem na pobok. Mnie tak irytuje tutaj ta mucha, że... No jest irytująca.
Nie, ale pan miał utrzymywać tą jedność teraz. Nie taką, tylko taką miał pan utrzymywać, tak? Nie, aldeitiotto, to jest zupełnie co innego. No Boże, ja kiedyś tutaj ustawiłem to, że to samo tutaj się regulowała ta moc tych silników. Dobrze, zmniejszmy tą mieszankę. Zniżej, zniżej trochę, no. Tam trochę za wysoko poleciałeś. Muszę ręcznie ustawimy moc silników. Samolot bardzo dziwnie skręca, jeśli o to chodzi. Dobrze, i na Warszawie. Nie mamy prawie żadnego wiatru, ciśnienie też 1022, więc wylądujemy na pasie numer 33. Proszę bardzo, ale co się teraz stało?
Okej, czy załączmy sobie heading póki co, bo coś tu... Tu jest rasa lotu, przepraszam bardzo. Teraz lecieliśmy na pobok. Teraz lecimy na punkt w pobok. Teraz przełączamy się na nav. Zaczynamy jakieś skręcanie dziwne. Nie wiem, wiecie co, jednak może ja tutaj nie pozostanę tu na tym ręcznym. Ale coś mi tutaj nie pasuje, jeśli o to chodzi. Dobrze, przepraszam bardzo, no dobrze. Coś mi się tu... Kręciło, my to za chwilę będziemy w lewo skręcać. A czemu to jest Orix, jak tak powinno być po pierwsze? Angel Orix, tutaj nie wiem... Dalej też to nie ma być. Dobra, heading w lewo, bo coś mi tutaj nie pasuje. Logda. Teraz też z punktu Logda będziemy się przemieszczać punktami Gipul. Dobra. Nie tak. Nie Demra. Hola, kusosin. Basset Lugel. Biber Redna. W414.
413, chyba 412, chyba 411, Rosit. Idealnie, i dać mamy lecieć. Tylko, że niestety autopilot już w tym samolocie się popsuł. Jeśli chodzi o latanie już... I to wydziwia, że on się z powrotem do Krakowa wracać. Dobrze, czyli od Sosin mam zacząć zmierzanie, tak? Tak. I to już będzie w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i jaśnie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.